Rafael Santi urodził się w Wielki Piątek 6 kwietnia 1483 roku w Urbino w Umbrii, jako syn malarza Giovanniego Santiego. Rafael od najmłodszych lat chętnie pomagał ojcu w pracowni malarskiej, ucząc się rozcierania farb i rysunku. Zapewne kopiował także obrazy ojca. Wiadomo, że asystował przy wykonywaniu fresków w kościele dominikanów w Cagli, w niewielkim miasteczku w pobliżu Urbino. Terminowanie w ojcowskim warsztacie nie trwa długo. Giovanni Santi umiera nagle 1 sierpnia 1494 roku. Rafael Santi trafia do czołowego przedstawiciela szkoły umbryjskiej, Pietra di Cristoforo Vannucciego, prowadzącego warsztat w niedalekiej Perugii. Bardzo uzdolniony chłopiec szybko zwrócił na siebie uwagę mistrza, który wyróżniał go spośród innych terminujących. Jako pilny uczeń starał się uchwycić i odtworzyć urzekającą atmosferę malarstwa swojego mistrza. Wkrótce zyskał taką biegłość ręki, że stał się bliskim współpracownikiem Perugina, który nie wahał się powierzać mu prestiżowych zamówień. Pierwszym zamówieniem Rafaela była koronacja błogosławionego Mikołaja z Tolentynu. 10 grudnia 1500 roku 17-letni wówczas twórca podpisał umowę jako maestro na wykonanie obrazu. To świadczy, że zdołał osiągnąć renomę wyjątkową w tak młodym wieku. W latach nauki w pracowni Perugina Rafael nie zerwał kontaktów z rodzinnym Urbino. Stykając się z wybitnymi ludźmi epoki, biorąc udział w ich dyskusjach, przyswajał sobie nie tylko zasady dobrego wychowania, ale poznawał kulturę umysłową renesansu. Szczególnie istotna dla rozwoju jego sztuki okazała się znajomość powstającej wówczas teorii miłości i piękna. Dzięki zawartym na dworze księcia de Montefeltro przyjaźniom, Rafael stał się wyznawcą neoplatonizmu, teorii, która miała ogromne znaczenie dla jego sztuki. Mimo braku gruntownego wykształcenia artysty, jego prace pokazują, z jakim zrozumieniem potrafił zilustrować zawiłości filozofii neoplatońskiej. I zapewne nie bez powodu nazywano go malarzem filozofem. W 1504 roku Rafael namalował zaślubiny Marii. Obraz uważany za szczytowe osiągnięcie młodzieńczego okresu jego twórczości. Dają się na nim zauważyć wpływy sztuki Perugina. Santi zapożyczył schemat kompozycyjny z jego fresku Wręczenie kluczy świętemu Piotrowi. Rafael przybył do Florencji jesienią 1504 roku, prawdopodobnie z nadzieją otrzymania poważnego zamówienia. W chwili przybycia miał 20 lat, lecz posiadał spore doświadczenie malarskie oraz solidne podstawy warsztatowe, wyniesione z pracowni umbryjskiego mistrza. Podobnie jak na dworze książęcym w Urbino, tak i we Florencji, Rafael święcił triumfy towarzyskie. Poznaje wielu wybitnych malarzy, architektów i rzeźbiarzy, w tym zakonnika fra Bartolomea della Porta, który wprowadził go w tajniki perspektywy i harmonii koloru.
czasie przebywali tam dwaj najsłynniejsi artyści włoskiego renesansu, Michał Anioł i Leonardo da Vinci. Ich prace zrobiły na Rafaelu ogromne wrażenie. Było w nich coś zupełnie innego niż statyczna, melancholijna sztuka jego nauczyciela. Nie pozostał obojętny wobec arcydzieł Michała Anioła, posągu Dawida oraz Tondo Doni, jego jedynego obrazu sztalugowego. Największy zachwyt wzbudziła w nim słynna już wtedy Mona Lisa Leonardo da Vinci. Rafaela zafascynowało psychologiczne pogłębienie fizjonomii portretowanej, milowy krok naprzód dokonany przez mistrza z Vinci. Jego sztuka stanowiła lekcję, której młody twórca nie zapomniał do końca życia. Florenckie lata wypełniała Rafaelowi praca nad obrazami Madon, których wiele wówczas powstało. Najsłynniejsze z nich to kompozycje przedstawiające Marię na tle pejzażu z dwoma małymi chłopcami, Chrystusem i Janem Chrzcicielem, które są uważane za szczytowe osiągnięcia Rafaela, a zarazem za dzieła wyznaczające apogeum renesansu. W Madonnach okresu florenckiego artysta wykorzystał wszystko, co widział we Florencji nowego i wartościowego, zwłaszcza u Leonarda. Stworzył nowatorski typ ikonograficzny Najświętszej Marii Panny, naśladowany przez twórców w następnych stuleciach. Rafael unikał brzydoty, miał też wyraźną niechęć do przedstawień o dramatycznym zabarwieniu. Dlatego pozostawił tak niewiele scen pasyjnych. Powstanie dzieła Złożenie do grobu poprzedziły szkice, które pokazują, jak długo i z wysiłkiem pracował nad obrazem, a efekt i tak pozostał niezadowalający. Pierwszego kwietnia 1508 roku Rafael Santi donosił w liście swojemu wujowi, że Juliusz II wezwał go do Rzymu, by powierzyć mu dekoracje prywatnych apartamentów w Watykanie. Nie wiadomo, komu Rafael zawdzięczał zaproszenie do Rzymu. Z wielu hipotez najbardziej prawdopodobna jest ta, że papieżowi polecił go Donato Bramante, główny architekt Juliusza II, daleki krewny Rafaela. Decyzja uczynienia młodego malarza głównym dekoratorem watykańskich wnętrz z pominięciem starszych, sławnych i doświadczonych artystów przybywających w wiecznym mieście była dość śmiałą. Dokonany przez papieża wybór zaskakiwał trafnością. W 1509 roku Rafael rozpoczął pracę nad dekoracją prywatnych apartamentów papieskich, tzw. stanz, które tworzyły ze sobą cztery połączone ze sobą sale. Juliusz II był tak wielkim entuzjastą projektu dekoracji przedstawionego przez Rafaela, że kazał usunąć z komnat dzieła rozpoczęte przez innych artystów. W latach 1515-1518 Rafael wykonał serię kartonów do tapiserii,
które miały ozdobić ściany kaplicy Sykstyńskiej. Uroczystość zaprezentowania papieżowi i jego świcie 7 gotowych tkanin wykonanych pod okiem uczniów Rafaela odbyła się w Boże Narodzenie 1519 roku. Pozostałe ukończono już po śmierci ich twórcy w październiku 1521 roku. Ostatnie lata kariery artystycznej Rafaela, które przypadały na pontyfikat Leona X, przyniosły mu nowe zadanie. W 1514 roku przejął pod bramantem najbardziej prestiżową funkcję, jaką był nadzór nad przebudową Bazyliki Świętego Piotra. W 1515 roku artysta, mocą dekretu papieskiego, otrzymał stanowisko konserwatora starożytności rzymskich, które wiązało się z przeprowadzeniem wykopalisk archeologicznych i sporządzeniem ich dokumentacji. Nowy papież pragnął bowiem ukazać świetność antycznego Rzymu, aby w ten sposób podnieść jego prestiż. Zetknięcie się Rafaela z zabytkami znalazło odbicie w jego twórczości. Rafael Santi zmarł w dniu swoich 37 urodzin, 6 kwietnia 1520 roku w Wielki Piątek. Uczniowie Rafaela umieścili przy łożu zmarłego jego ostatnie nieukończone dzieło – Przemienienie Pańskie.